kurwa. Siema, siema. Oczywiście las. Odkrywam, że tak powiem, nowe miejsca, ale jestem w szoku, bo jestem od wioski jakieś 3 kilosy w lesie. Śmietników. Dochodzę do takiego zniszczonego gospodarstwa, samotnie stojącego w lesie. Już tam nikogo nie ma. Byłem kilka minut wcześniej zaśmiecone, rozwalone, także nie będę tam szukał, bo to nie ma sensu, ale znalazłem taki kawałeczek w miarę czystego lasku za tym gospodarstwem. Więc przejdziemy dalej i zobaczymy, może akurat coś. Są te ruiny. A w ogóle to jestem w drodze na taką odległą, że tak powiem, miejscówkę. Bo będę tam dopiero dzisiaj wieczorem. Ale jadąc, no, lubię wjechać do starych miejscowości, ale rozwalone, i popatrzeć. I właśnie odnalazłem dzisiaj na mapach coś takiego. Pochodzimy i jedziemy dalej. Włas. Jakieś pustaki w środku. Możliwe, że to jakieś stare szambo. Nie wiem. Ja myślę, że to może być jakiś stary szambo. Tu jakiś stryszek. Jest drabina, to spróbujemy nagrać. I takie sprzęty tu stoją. Jakieś rury, druty, coś tam, coś tam, coś tam. Jakaś forma chyba na pustaki. Tak. Stara forma na pustaki.
No ale niech sobie stoi jak stało. Gospodarstwo zostało za nami. Przydomowy śmietnik mamy z lewej. Albo kolejne jakieś zrzutowisko śmieci. I tutaj widzę taką drogę prowadzącą do studni. Jest studnia, taka płytka na kilka dryn, ale jest. I tutaj jest taka droga. I skoro w tym domku chyba jakaś obórka to była, czyli były jakieś zwierzaki, więc tak sobie to wymyśliłem, że ten gospodarz, który tu mieszkał, prowadził tą drogą swoje zwierzaki na otwartą przestrzeń tam za lasem, żeby się pasły. A jak chodził, no to chodził w spodniach, nie? Zobaczymy, co mógł zgubić przez te lata. Tutaj po tych krzakach pochodzimy, bo tu jest studnia, zobaczcie. Co prawda ona już jest bardzo mocno zaśmiecona, bo widzę butelki po wódce, ale widzicie, raz, dwa, trzy, chyba cztery dryny widzę i trochę wody, ale teraz woda jest, bo jest jeszcze mokro. No ale śmieci są. Śmieci są. Jakiś kubek. No i to świeżyna. Jakaś butelka plastiki. Także tu jest trochę teren zaśmiecony, ale zejdę tam bardziej w dół i tak sobie pochodzę z godzinkę. Zobaczymy. Widzimy się przy pierwszym dzwonku. No i jakieś 15-20 metrów od studni mam dwa sygnały, ale się mocno rozpadało. Tu jest pierwszy, ale jakieś 1,5 metra dalej jest drugi. Kulka. To jest kulka, a drugi sygnalik jest gdzieś tu. Troszkę wyżej pokazuje. Kurde, chyba będę się musiał gdzieś schować. Jest tu. Kulkę mamy tu. Śniegiem, gradem. Takim sypie. Jeszcze to mam. Jakieś oczko z pierścionka mi się trafiło. Ale to jest jakieś aluminiowe chyba. Taki strzał. Idziemy dalej.